Myślę, że z przebiegu całego meczu remis chyba sprawiedliwy. Pierwsza połowa gdzieś tam dla Chojnic, więcej sytuacji sobie stworzyli. Trochę nam zagrażali, dużo wrzutek i gdzieś tam w polu karnym kilka głów wygrali. Natomiast w drugiej połowie to my dominowaliśmy. Zepchnęliśmy ich do defensywy i kilka sytuacji z tego sobie stworzyliśmy. Ale takich stuprocentowych brakowało, wydaje się. No tak, takich czystych, stuprocentowych sytuacji nie mieliśmy, oni chyba też, więc myślę, że przede wszystkim dobry mecz Chojnic, jak i nasz w defensywie, taki, troszkę takie może szachy, ale też myślę, że dla kibiców nie był to jakiś słaby do oglądania mecz, było dużo emocji i szkoda tylko, że zabrakło tam. Drugi remis z rzędu, na pewno najważniejsze jest to, że mecz bez porażki, ale chyba szkoda, że ta seria zwycięstw trochę wyhamowała. No na pewno chcielibyśmy mieć jak najdłuższą tę serię zwycięstwa, ale cieszy to, że nie straciliśmy bramki w kolejnym już meczu i pomimo tego, że w tydzień temu straciliśmy, ale jest gdzieś tam chyba siódmy czy szósty mecz w tym sezonie na zero, więc to na pewno jest na plus, a szkoda, że tym razem nic nie wpadło z przodu. Ktoś ma pytania do Maćka? Ja poproszę. Bardzo dziękuję, Lubelski. Gdy wszedłeś na boisko, to od razu piłka, można powiedzieć, że cię szukała. Miałeś takie jakieś specjalne motywacje, że przyświecała, żeby dzisiaj wchodząc na boisko odmienić czas tego spotkania? Znaczy, jak w każdym meczu, wchodząc na boisko, staram się wnieść coś do ofensywy, być aktywnym i dzisiaj to samo. Od razu pierwszy, jak gdzieś tam wstępna spadła piłkę, mieliśmy z tego różnego i takie akcje napędzają i z każdą minutą dążyłem do tego, żeby strzelić bramkę. Raz było blisko, postrzelę gdzieś tam z powietrza, ale niestety piłka nie wpadła. Ale mi się czujesz na boisku, ty jesteś tą dominantną dziewiątką, czy w duecie z Jelinkami Czukiewiczem? Znaczy, najlepiej się czuję na pozycji numer 9, ale tak samo samemu, jak i z Michałem, bardzo dobrze mi się gra. Czy ostatnio na Grodzisku gdzieś tam kilka akcji, dzisiaj też w jednej akcji zabrakło niewiele, jak zgrałem piłkę głową, żeby ją przyjąć w polkarny, mieliśmy z tego rzut nożny, więc wydaje mi się, że dobrze się z Michałem rozumiem.